No witam serdecznie, dzisiaj do wygrania jest ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, no to oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, bo będzie podane hasło konkursowe w trakcie filmu, dołącz na Discorda i oczywiście użyj kodu Croxy na case hagu, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny zielony plusik i wpiszesz oczywiście tutaj kodzik Croxy przez Vex, który daje ci nie dość, że 10% więcej do każdej wpłaty, możesz kodu używać dowoli, to jeszcze daje ci on dwie skrzynki na start za free, więc warto oczywiście sobie skorzystać i skrzyneczkę sobie za free odebrać. To generalnie na ostatnim filmie, no całkiem sympatycznie nam rzuciło. Zapraszam cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. 900 dolców z tamtej battle ostatniej, więc no naprawdę dzisiaj solidny budżet i trzeba go oczywiście teraz mądrze rozdysponować. Oczywiście zapraszam cię na giveaway na case hagu, na kosę króla. Link oczywiście masz w przypiętym komentarzu. Wystarczy tylko 2 dolce z konek Croxy wpłacić i możesz oczywiście wziąć udział sobie w tym konkursie na tą koskę. A jak będziecie chcieli, to ogarniemy jeszcze jakiś fajny giveaway na case hagu. Na ciut trochę lepszą kosę możecie proponować oczywiście w komentarzu. Oczywiście również konkurs na freehanda Hansmana, piękną kosę. Jeśli chcesz oczywiście wygrać, no to dołącz na Discorda i tam masz info, albo na skinsforfree.pl. A my lecimy z openingiem na case hagu, zaczynamy z case battlami, bo no nie ukrywam, ostatnio tak nam oddały, że trzeba by tutaj no jeszcze wykorzystać potencjał tego trybu, tak? Bierzemy oczywiście skrzynki od najdroższych, wrzucamy sobie gearbox, do tego Chinatown dorzucimy, no i skrzynka Crystal Knives, jest to skrzynka chyba, która mi oddała właśnie najbardziej w poprzednim filmie, więc zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. Wrzucamy oczywiście jakiegoś losowego bota i samu, no kto by się spodziewał, że dorzuci mi akurat bota i sam, żeby tutaj mnie totalnie wyzerował. Zobacz, co się za 95. No! No, no i to jest stare zaczęcie godne tutaj króla, tak? O to chodzi i zobacz, China tam daje Huntsmana. No co tu się dzieje w tej bitwie? No powiedzcie jeszcze, że Crystal Knights mi coś tutaj rzuci sympatycznego. No mogło być lepiej, no ale overall 744 dolce stary z tej bitwy. To jest naprawdę gigantyczny profit, który mi się jak najbardziej tutaj podoba, tak? Generalnie oczywiście wspomnę, że grając na case hagu, otwierając skrzynki, case battle oczywiście robiąc, możesz sobie zdobyć level i nabijać go i potem może za ten level odebrać sobie specjalne nagrody. Ja tak jak oczywiście wspominałem, odbiorę sobie te nagrody wszystkie na którymś filmie i odbierzemy sobie wszystko naraz i zobaczymy ile overall z tych nagród oczywiście dostaniemy. No lecimy z kolejną bitewką, tak? No myślę, że to jest ewidentnie potencjał, żeby ten tryb dzisiaj no totalnie tutaj jakby zmaksymalizować potencjał, który oferuje nam 75 dolców, 85 i dorzućmy jeszcze na tą skrzynkę polowałem w poprzednim filmie, no ale nie miałem takiego budżetu. No może niekoniecznie teraz, wrzucimy C4, tutaj jeszcze skrzyneczkę, Crazy Pizza, tutaj tańsza wersja, Poker Pał 2, Kingdom, Bricks i niech będzie tutaj pompa teamu. 400 dolców, taka bitwa, no jest tu naprawdę dużo skrzynek, znaczy dużo skrzynek, 8 skrzynek tak naprawdę, ale no kurczę są to solidne skrzynki, tak, zobaczmy jak teraz nam pójdzie w tej bitewce. Również na case hagu jest coś takiego jak cashback, im więcej oczywiście grasz, tym masz szansę. Wow, patrz tu! 700 dolarów stary! 700 dolarów, to jest 10x przebitka! Wow! Wow! No i o to chodzi, stary! Nie! Patrz to! 1000 dolców, stary! Co tu się dzieje? Stary, znalazłeś jakąś zbugowaną albo bitwę, albo skrzynki jakieś zbugowane. 1000 dolarów, stary, Bayonet Faith! Za 55 dolców! Co tu się dzieje? Halo, panie Kejskak! To jest dopiero trzeci odcinek z tej strony. Znaczy, no kiedyś już były, ale no, że tak powiem, na nowym zaczęciu jest to trzeci odcinek, tak? Ja nie mogę! 2000 dolarów z tej bitwy, no to jest stary naprawdę coś niesamowitego. Jak ta bitwa nam tutaj oddała, to jest 2000 dolarów. To jest takie fantastyczne zaczęcie, stary, że no mi brakuje słów po prostu. Mi brakuje słów, sprzedaję to wszystko, stary, ponad 2000 dolców w tym momencie na moim koncie. 3000 prawie, no to jest takie zaczęcie, stary, to jest taka batla, jakiej potrzebowaliśmy, ale bajonet, stary. Bayonet Fate,
ze skrzyni za $55. Ja nawet nie chcę wiedzieć, jaki to był procent na to, ale no na pewno nieduży. Chciałem jeszcze o cashbacku wspomnieć, no ale tutaj, że tak powiem, bardzo nam bitwa zaczęła oddawać, więc nie wspomniałem, więc dokończę teraz. Im więcej oczywiście grasz na stronie, im więcej robisz battle, jak otwierasz szczęki i tak dalej, to możesz odebrać sobie potem większy cashback, czyli taki, no, bonus za to, że po prostu grasz na stronie. No ja dajmy na to teraz mam $58. Zobaczymy sobie pod koniec miesiąca może, tak wiesz, po takim daily graniu, znaczy może niekoniecznie daily, zobaczymy co będą filmy z Casehaga, ale zobaczymy sobie, ile uda nam się z tego uzbierać. No skrzynia za $400, no myślę, że po takiej battle mogę sobie na taką skrzynię pozwolić. Jedno takie otwarcie kosztuje, no, z 1500-1600 zł, stary, coś takiego. Ja dalej czekam tutaj na PLN-y na Casehagu, więc mam nadzieję, że się doczekam. $400, lecimy, zobaczmy. O Jezus Mary, co to jest za skrzynka, ty? Aha, to jest 10%, to jest skrzynia 10%, czyli to, co lubię najbardziej. Otwieram jeszcze raz. To 3 razy sztuka, stary, ja wierzę. Trzeci otwar. Ja ci... Ja 8000 dolarów! 8000 starych dolarów! To jest niepojęte, stary, co na tym filmie się dzieje. Przecież, no, to jest legendarny stary film, który przejdzie do historii. No to jest otwarcie króla. To jest właśnie otwarcie króla. Jedno otwarcie, White Lotus za 8 koła dolców. No dlaczego by nie? Dziękuję serdecznie. Bank rozbity. Prawie 10 000 dolców na... Jezus Maria, ja naprawdę... No nie mam słów, naprawdę nie mam słów co powiedzieć. No i ty mi powiedz, stary, że ja się nie dzielę z tobą. No masz giveawaya na kosy, masz giveawaya na początku filmu. No dołącz sobie, dlaczego nie? Codzienne bonusy też masz. Też możesz sobie oczywiście odebrać. Możesz dołączyć do giveawaya jeszcze. Naprawdę jest tyle możliwości, żeby zdobyć darmowe sianko, darmowe skiny. Wystarczy się po nie schylić, tak? Ale to co się dzisiaj stało u mnie na odcinku, no to jest... No ja tego nie pojmuję, no ja już taki trochę zmarnowany otwierałem tą skrzynkę i mówię sobie, nie no, nie ma opcji, stary, no nie ma opcji, to będzie zerowanko. No ale to co się wydarzyło, no naprawdę jestem pod wrażeniem, no mamy taki budżet, stary, że ciężko będzie to naprawdę rozwalić. Zobaczmy, skrzynia in love, no nie przesadzajmy, 3 takie, do tego glovesy, do tego knife, crystal knife z Chinatown, no wrzućmy sobie, wrzućmy coś takiego, bitwa za $2000, stary. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby podać hasło konkursowe. Napisz w komentarzu, jak chcesz rzeczywiście wygrać skina. Jak póki co oglądać się filmy z Casehaga u mnie na kanale. Jest to, no tak jak wspomniałem, chyba 3 film, więc no już mogliście się trochę z tą stroną zaznajomić. Mogliście też zaznajomić się z nią, no jak nagrywałem ją, nie wiem, z pół roku temu chyba jakoś. No chyba w zeszłym roku, albo w styczniu jakoś, nie pamiętam, styczeń, grudzień, coś takiego, więc OG widzowie będą pewnie pamiętać. No ale od tamtego czasu tyle się zmieniło na Casehagu, że jest to takie trochę nowe otwarcie, nowe rozdanie, tak? $400, Akihabara spada, no oczywiście można teraz giveaway'e tworzyć, co oczywiście wam pokazałem, no i wykorzystałem i zrobiłem dla was giveaway, tak? Więc sobie dołącz, link oczywiście w przypiętym komentarzu. No ale to co się stary dzieje, no nie wiem, no my zaraz tutaj chyba kolejną bitwę wygramy, mamy już 1133 dolce w tej bitwie, połowa skrzynek za nami, mamy tutaj Falchiona, 135 dolców. No powiem tak, no to co się w tym filmie dzieje, no najśmielsze moje oczekiwania przeszło, no White Lotus, ten White Lotus to była taka wisienka na torcie, stary, ja już po tej battle byłem zadowolony z tego co się wydarzyło, no ale ten White Lotus, stary, to było jedno kliknięcie. AK White Lotus za 8 koła dolców, przecież to jest, no to jest chyba, jest i będzie chyba mój najdroższy drop na tej stronie, bo wydaje mi się, że jeszcze długo, długo takiego skina nie zdobędę. No i kolejna bitwa wygrana, stary, no ja dzisiaj wszystko wygrywam, kasuję dosłownie wszystkich i wszystko. Zgarniam oczywiście całą pulę, ty możesz sobie zgarnąć tutaj kosę króla. Ja to sprzedaję, 2500 dolców w tym momencie na naszym koncie, 10 400 dolców, no. Rozbiłem bank, stary, w tym filmie. Rozbiłem po prostu bank. Ja nawet nie wiedziałem, na co się pisze, idąc na tą skrzynkę, bo to jest skrzynia 10% się okazało. I w tym momencie już wiem, że będzie to chyba jedna z moich ulubionych tutaj skrzynek na Casehagu, więc pozwolisz, że zakręcę sobie tutaj jeszcze jakąś fajną skrzynką. Masz oczywiście jeszcze tutaj free skrzynkę, tutaj sobie możesz ją zakręcić. Otworzymy sobie, no, z 4 takie skrzynki. Tryb normalny, możecie pisać w sumie dalej, czy wolicie tryb normalny, czy ten przyspieszony, bo szczerze, ja chyba wolę otwierać na tym przyspieszonym. Ale jak będziecie chcieli na tym normalnym, no to się oczywiście do widza dostosuje. Nic ciekawego, więc jeszcze jedno otwarcie na koniec. Ja się z wami żegnam. No bank rozbity, stary, 10 koła dolców. Tak trzeba żyć, tak trzeba żyć.